No dzień dobry, dzień dobry. Kolejny odcineczek. Wiosna zaczyna się rozbudzać, więc zaczynamy jeździć więcej na rowerach. Dzisiaj super ustawka z Kowalem na kole. Umówiliśmy się na objazd jednego z wyścigów, który organizuje Kalickie Szutry. Była to impreza umawiana dosyć na ostatnią minutę, ale jest tyle ludzi, tyle koni, że to wcale nie będzie chyba łatwa ustawka. Pogoda dopisuje, kilka stopni na plusie, dobre humory. Idziemy dzisiaj na jakieś 60-70 km. Zapraszam do wspólnej jazdy. To może tu zostaniemy. Dzisiaj zrobimy mały objazd, znaczy mały, wolny objazd pierwszej trasy z wyścigów z MTS-u. To będą Kaleckie Szutry w cały las. Tak naprawdę przejdziemy dwie, bo ten krótki dystans jest też również praktycznie cały tutaj w trasie. Pierwsza połowa naszej dzisiejszej trasy to jest krótki dystans, a druga połowa to już jest cały las. I co? Będziemy jechać w miarę wolno, nie będziemy się śpieszyć, aczkolwiek są tutaj momenty, żeby trochę podgonić. Także ja gdzieś tam na początku będę się wyrywał, jak ryknę, że jedziemy, jak ktoś chce pocisnąć, to będzie okazja, żeby się też zmęczyć. Ale na pewno będziemy czekać, nie będziemy się jakoś bardzo rozłączać naszej grupy. Gdzieś po drodze zrobimy sobie dwa postoje i tam będzie chwila na odpoczynek. I co, mam nadzieję, że się będziecie dobrze bawić. Później po ustawce robimy tutaj ognisko, będzie już się paliło, żebyśmy nie tracili czasu na jakieś rozpalanie. Będzie wszystko przygotowane, piweczka, kiełbaski i mam nadzieję, że mnóstwo dobrej zabawy. Na chwilę Kowala, to chwila na informacje o wyścigach. Siemanko. Dzień dobry, dzień dobry. Siemaneczko. Wyścigów będzie 4, dokładnie. Tutaj w Kaletach mamy dwie trasy, więc można powiedzieć 5. Jest Kalety, Wielowieś, najładniejsza trasa, pięknie tam będzie. Są Łubniany w Opolskim. Tam będzie płasko, ale bardzo klimatyczne. Opolskie miejscowości robią swoje. No i Koszęcin, wielki finał w Koszęcinie, gdzie będzie rozdanie nagród. Nagród będzie dość sporo, także zapraszam na nasze wyścigi. MTS, mały tur szutrowy, Kowal na kole, dziękuję bardzo. Polecaj Kaleci, bo tereny piękne. A skąd pomysł na to, żeby zrobić... cztery wyścigi aż? Bo to już dużo. Tak, tak, to już jest dość sporo. Zaczęliśmy od jednego w Koszęcinie. No i tak wiedziałem, że co roku coś będzie dochodziło. W tamtym roku mieliśmy dwa, czyli tutaj Kalety i Koszęcin. No i mi się bardzo podoba organizacja. Bardzo dużo radości z tego czerpię. Mówię, będzie więcej i zgłosiłem się do dwóch innych gmin. One wyraziły zainteresowanie naszymi imprezami. Więc już mamy 4, dlatego mały tur szutrowy. Gdyż są 4, potem będzie duży, będzie 8 i wielki to już będzie powyżej 10, ale to w późniejszym czasie, bo organizacji jest bardzo dużo,
załatwiania spraw, także powoli będziemy się rozkręcać. No właśnie, jak to połączyć tutaj organizowanie, a tu startowanie? Jakie plany w tym roku? No, niestety przez organizację swoich wyścigów mało będę jeździł, tak naprawdę. I zresztą ja mało ogólnie jeździłem na imprezach, więcej sobie robię własnych wyjazdów ultra niż startów. I w tym roku najprawdopodobniej Wisła Extreme. O! Mała przerwa. O, powiecie akurat do kręcenia, to ciężki moment. Tutaj... Lata praktyki, no. Dopóki się nie wydupcę. Tutaj po tych betonach będziemy mieli pierwszy taki fajny szuterek, spokojny. Ekipa całkiem słuszna. No to teraz gonimy. Wylądowałam z tyłu. Jest co jechać. Ale się kurzy, idą hopy piecem. Warunki na trasie, piękna ekipa, cudny dzień, nie gadam dzisiaj za wiele, no bo i o czym, leśna rajza, kalety kuszyncińskie, szutry, ach, idealnie piękna wiosenka się zaczyna. Nie możesz tak robić, bo ty zrobisz to. A co my tu mamy jeszcze raz? Zatopiona kopalnia Bibiela Pasieki. Pięknie. Tak, i to jest odcinek specjalny wyścigu, aczkolwiek nie jest jeszcze stuprocentowo pewne, że wyścig tędy będzie przebiegał. Już muszę załatwić odpowiednie pozwolenia na korzystanie z takiego czegoś. Ale będziemy się starać, żeby jednak to miejsce było wykorzystane w wyścigu. Fajnie, fajnie. No jest ładnie, warto by było. No takie rzeczy są właśnie. To jest taki smaczek tego wszystkiego. Całkiem szybko nam dzisiaj lecą te kilometry. Jest
zostało 4 km do końca. Pięknie. Bardzo szybka trasa. Na wyścigu ściganci będą tu mieli pewnie 30 i więcej na budziku. A my mamy dzisiaj 21 średnio. O. I trasa rodem z Minecrafta. Jeździmy po kwadratach wyznaczonych przez drogi tutejsze leśne. No ja bardzo lubię ten rejon. Bardzo mi się podobają tutaj te lasy. Mimo, że to jest głównie las przeznaczony na wycinkę. To jest no pięknie. Bardzo mało ludzi. Cisza, spokój. Tylko szum opon na szutrze. Tak trzeba jeździć. Przyrody. Mamy już koniec. 66 km. Myślę, że jak będzie cieplej, to w ogóle będzie tutaj bajecznie. A my już teraz na kiełbaskę i piwerko jakieś. Dziękujemy panie Kowalu za piękną Dziękuję trasę. Bardzo. No. I widzimy się na wyścigu, mam nadzieję. Jak to ja niestety nie, bo nie pokrywa mi się to wszystkimi dziwnymi moimi innymi startami, ale serdecznie zapraszamy na koszęcińskie szutry, kalickie szutry, wielowiejskie szutry i łubniańskie, nie szutry, bo tam nie ma szutrów, ale załatwimy tak, żeby było dobrze. Ale mi odzie teraz. To jest już koniec tego odcinka, my jeszcze zjemy kiełbasy i będziemy jedli bułki, ogórki i pili piwko. Jestem cała obsmarkana, nie wyglądam dobrze, ale to o to chodzi, pełna natura. Subskrybujcie, lajkujcie, dawajcie łapki w górę, jak wam się nie podoba, dajcie w dół, trudno. Ja dalej będę robić swoje, jeździcie na rowerze dużo, pięknie. Do następnego, trzymajcie się, pa!